Witajcie, ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was na dzisiejszy podcast, w którym o uważności trochę z innej strony. Jedną z moich życiowych pasji jest uważność, i nie tylko jako praktyka, ale również jako umiejętność stosowana przeze mnie w sesjach terapeutycznych z klientami. Pasją jest mówienie o niej, pisanie, czytanie, mówienie choćby tutaj do Was. Przyglądając się jednak bliżej zagadnieniu uważności, można zauważyć pewną trudność z konceptualizacją w naszych zachodnich światach, i mam tu na myśli głównie Europę i Stany Zjednoczone. Nie dość często mówi się o mniej pozytywnych aspektach związanych z pojęciem uważności. Żyjemy w konsumpcyjnych, w większości kapitalistycznych krajach, w których trendy zdrowotne są podatne na utawianie, na czynienie z nich towaru. O, będzie bardziej poprawnie. Praktyka uważności, mindfulness szeroko pojętego, nie jest na to odporna. Każdego tygodnia na świecie powstają nowe aplikacje mające pomóc nam w ćwiczeniu naszej uważności. I dobrze, i niedobrze, bo jest też wielu twórców, którzy dążą jedynie do zysków płynących z subskrypcji takich aplikacji. Pojęcie uważności jest już wszędzie w czasopismach, w telewizji, w mediach ogólnie. Dobrze, czy źle? Odnoszę wrażenie, że uważność napędza pewną rewolucję w dziedzinie zdrowia publicznego, która może pomóc wielu ludziom i społeczeństwom prowadzić spokojniejsze i bardziej zintegrowane życie. Wielu nauczycieli i praktyków uważności yy, przyjmuje koncepcje i praktyki specyficzne dla swojej kultury. Chociaż jest to częścią skutecznego nauczania, może też nieść pewne niezamierzone konsekwencje. Dobrze znana definicja uważności cytowana po wielokroć w literaturze jej poświęconej mówi, że uważność to celowe zwracanie uwagi na chwilę obecną, bez osądzania, z ciekawością, akceptacją i otwartością. Powtarzana za kabazinem. Ta westernizacja uważności jest najbardziej zauważalna, kiedy koncentrujemy się na własnym samopoczuciu. To jest ujęcie indywidualistyczne, typowe dla kultury zachodu. Podczas gdy na przykład w Azji, gdzie jej kolebka można by rzec, jest ona nastawiona na dobro innych. Nawiasem mówiąc, i my Słowianie, drzewi, żyjąc w kontakcie bliskim i w bliskiej relacji z naturą przez duże N, podzielaliśmy punkt widzenia ludów azjatyckich. Wówczas mówimy o uważności w ujęciu kolektywnym, zbiorowym. Posłużę się przykładem, akurat płynącym z Japonii. Naikan to praktyka, która opiera się na Ukierunkowaniu na innych, nastawieniu na innych, a zatem jest w rzeczywistości praktyką życzliwości i współczucia zamiast egocentryzmu, który jedynie pogłębia cierpienie. Uważność w świecie zachodnim jest coraz bardziej spłycana, zamienia się wręcz w towar i pozbawiana jest pierwotnego kontekstu. Ta, jakże ważna część filozoficznej i życiowej doktryny moralnego i etycznego życia we wspólnocie, służąca jej przetrwaniu, odwołanie ma głównie do indywidualistycznej, zorientowanej na cel i kapitalistycznej publiczności. W jej zachodniej formie pojawiają się dwa zasadnicze pytania: w jaki sposób ta westernizacja uważności zmieniła jej znaczenie? I drugie kluczowe, czy naprawdę powiedzie się nam jej międzykulturowy przekaz bez większych trudności? Bo uważność miała za zadanie eliminować chciwość, nienawiść, złudzenia, a kultywować mądrość i współczucie. Problemem wydaje się być to, że na Zachodzie uważność jest coraz częściej sprzedawana jako remedium na wszelkie cierpienie i odpowiedź na szczęście konsumpcyjny, kapitalistyczny i neoliberalny aspekt uważności, który obserwujemy w świecie zachodnim, wydaje się kłócić z celami uważności i jej wschodnimi korzeniami. Istnieje możliwe do zaobserwowania swoiste napięcie między zachodnim indywidualizmem, który dąży do wywyższenia osobistego ja, a wschodnim, buddyjskim pojęciem iluzoryczności i nietrwałości jaźni. Praktykujący prawdziwą uważność wiedzą, że inwestowanie w przemijające ja powoduje cierpienie. Niestety ten indywidualizm wciąż się szerzy. Wypada nam badać, jak połączyć te dwie polaryzujące się siły w swojej własnej praktyce. Psycholog i badacz dr Miriam Kirmayer um, przedstawił to w takim króciutkim zdaniu, które zacytuję. Dla buddyzmu celem jest przejrzenie złudzeń na temat samego siebie, które są głęboko powiązane z poszukiwaniem przyjemności i unikaniem bólu. Oczywiście, że nam żyjącym według określonych uwarunkowań trudniej będzie uzyskać taką głębię zrozumienia, i też nie o to chodzi, byśmy teraz z dnia na dzień zaczęli stawać się buddyjskimi mnichami. Jeśli jednak przeoczymy kontekst i pochodzenie, Ryzykujemy praktykowanie i rozpowszechnianie, powiedziałabym, takiej rozwodnionej wersji uważności. Kontekst jest miejscem, w którym rezyduje mądrość. Zachodnie podejście może uczynić uważność narzędziem do osiągania potencjalnie niezdrowych celów, które mają ograniczać świadomość, jak to widział dr. Kirmaer. Dla większości ludzi, którzy identyfikują się jako buddyści, buddyzm jest systemem etycznym i zbiorową tożsamością, która obejmuje modlitwę i różne formy wspólnotowych praktyk. To samo moglibyśmy odnieść do naszych słowiańskich korzeni, gdybyśmy, gdyby bardziej żywotne było kultywowanie prawideł. Stąd łatwiej jest, bo bardziej wyraziście, omawiać mi ten temat w powiązaniu z kulturą wschodu, która i w Polsce od lat robi furorę. Niezliczone sposoby, w jakie uważność została opakowana dla indywidualnej konsumpcji, mogą nie być wystarczające do przekazania podstawowego tła potrzebnego do osiągnięcia celu praktyki uważności. Reasumując, w świecie zachodnim szczęście jest często przedstawiane w kategoriach neoliberalnego kapitalizmu konsumenckiego i wydajności samo dobre samopoczucie, tu wzięte w cudzysłów, może zbyt łatwo stać się zarówno towarem, jak i celem. Ta iluzja jest niejednokrotnie odpowiedzialna za negatywne doświadczenia związane z uważnością, ponieważ prowadzi do swoistej pułapki szczęścia, a ta jest w stanie znieważyć, zniwelować, unieważnić, zniwelować jakiekolwiek Znaczenie praktyki uważności poza hedonistycznym dążeniem, a nie tak miała być traktowana. Ostatecznie polega ona na trosce o innych, na dokładnym postrzeganiu rzeczy takimi, jakimi są i poprawie samopoczucia, zamiast celu, jaki nadał jej zachód osiąganie indywidualnego dobrego samopoczucia. Na koniec raz jeszcze powtórzę. Potrzeba nam dostrzec, znaleźć sposoby na połączenie obu biegunów, sprowadzić oba ujęcia do wspólnego mianownika, korzystać z uważności w sposób świadomy dla dobra nie tylko własnego, ale i naszego otoczenia. I przypomnę, że pierwotnie uważność oznaczała życzliwość. I tej z serca płynącej życzliwości życzę sobie i Wam na każdym kroku, każdego dnia uważnego przyglądania się sobie samym i istnieniom wokół nas. Dla mnie to jeden ze sposobów, żeby uczynić świat lepszym miejscem dla nas wszystkich. Jak zawsze z wdzięcznością za wspólny czas, zapraszam Was na kolejne spotkanie w strefie uważności.